Dzień dobry wieczór. Jest siódmy dzień kwietnia do końca roku pozostało 268 dni. Swoje imieniny obchodzą dziś Herman, niestanka oraz Rufina. Wszystkiego najlepszego dla was. Natomiast na świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Rwandzie. Rok. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. 1989. Sejm PRL przyjął ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku która w artykule 12 stanowi, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych, rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach ma charakter regulacji generalnej, nawiązującej bezpośrednio do artykułu 12 i artykułu 58 Konstytucji, co potwierdza przepis artykułu 7 ust. 2, zgodnie z którym do określonych organizacji w sprawach nieregulowanych odrębnie stosuje się przepisy UPS. Rok 1998. We wsi Sady koło Poznania otwarto fabrykę autobusów MAN. Decyzję o budowie zakładu produkcji autobusów w Sadach koło Poznania zapadła jeszcze w 1996 roku. Dwa lata później 7 kwietnia 1998 roku nastąpiło oficjalne otwarcie fabryki. Przed uruchomieniem produkcji w Sadach zrealizowano montaż ciężarówek i autobusów MAN w wynajętej hali zakładów imienia Henryka Cegielskiego. W ten sposób koncern omijał ograniczenia celne. W początkowym okresie w Sadach montowano również samochody ciężarowe MAN. W dniu 21 stycznia 1999 roku powstał setny autobus. W 2000 roku po powstaniu grupy Nooman obejmującej część autobusową MAN AG i Napoleona podjęto decyzję o utworzeniu w Polsce Centrum Produkcji Korpusów Autobusów Miejskich tej grupy. W tym celu w kwietniu 2002 roku odłączono zakład w Sadach od części handlowej, tworząc spółkę Manbus Polska Spółka Zo. W dniu 31 lipca 2003 roku doszło do połączenia spółki Manbus Polska w drodze jej przejęcia przez Man Star Trucks. Przy tym siedzibem połączonych spółek stały się Sady. W tym samym roku w oddziale w Starachowicach uruchomiono produkcję szkieletów nadwozi i komponentów autobusowych. Powstają tam również szkielety autobusów dla zakładów Nooman oraz wiązki kablowe dla potrzeb innych zakładów grupy Nooman. W sierpniu 2003 roku został wyprodukowany i przekazany klientowi tysięczny autobus. W roku 2004 oba zakłady firmy otrzymały certyfikaty ISO. W 2006 w zakładzie w Sadach został wyprodukowany pierwszy autobus miejski z silnikiem napędowym CNG. Część druga. Kartki z kalendarza świat. Rok 1989. Na Morzu Norweskim zatonął najnowocześniejszy radziecki atomowy okręt podwodny K-278, Komsomolec, w wyniku czego zginęło 39 spodśród 69 członków załogi. Gdy okręt znajdował się na Morzu Norweskim w drodze powrotnej do bazy na Półwyspie Kolskim. Na głębokości 385 metrów doszło do pożaru w siódmym przedziale. Płomienie wypaliły między innymi znajdujące się w przedziale zawory sprężne powietrza głównego zbiorników balastowych, w związku z czym duża ilość dodatkowego powietrza pod ciśnieniem podsyciła pożar. Na rozżarzone powierzchnie trysnął też olej, którego pochodzenie nie jest jasne. Zawiodła próba wypełniania przedziału freonem, co miało na celu zduszenie ognia, a pożar zasilany wciąż sprężonym powietrzem oraz olejami spowodował, że temperatura w przedziale sięg sięgnęła 900 stopni. Sytuacja okrętu stała się krytyczna, gdy mimo zamkniętych grodzi wodoszczelnych, pożar przedostał się trakcjami przewodów do przedziału numer 6 okrętu. Pożar wyrwał się wówczas całkowicie spod kontroli i stało się oczywiste, że nie uda się go opanować. Zatrzymane zostały wówczas generatory turbinowe, a zautomatyzowany system ochrony reaktora przed przeciążeniem wyłączył go, w związku z czym jednostka została pozbawiona podstawowego źródła zasilania w energię. Pozbawiony mocy, komsomolec, znajdujący się w tym czasie na głębokości 152 metrów, utracił w ten sposób siłę nośną utrzymującą go na zadanej głębokości, gdy okręt znajduje się w ruchu. Przestały także działać wewnętrzne systemy komunikacyjne okrętu. O godzinie 11.13 rano przestały działać pompy oleju, w związku z czym okręt utracił ciśnienie w układach hydraulicznych kontrolujących płaszczyzny sterowe. Stan kierunku zaciął się, a załoga utraciła kontrolę nad rufowymi sterami głębokości. Kapitan Wanin wydał wobec tego rozkaz wydmuchania wody z głównych zbiorników balastowych, dzięki czemu udało się podnieść okręt na głębokość 100 metrów. Dzięki powtórzeniu na tej głębokości tej samej procedury z dodatkowym balastem, okręt zdołał wynurzyć się na powierzchnię, co umożliwiło wysyłanie zaszyfrowanego sygnału SOS do dowództwa. Wynurzenie nie polepszyło jednak sytuacji okrętu. O 11.21 pożar rozprzestrzenił się przewodami na wszystkie rufowe przedziały jednostki, a temperatura przekroczyła 1000 stopni Celsjusza. Mimo podejmowanych przez załogę wysiłków w celu uratowania okrętu po pięciu godzinach na powierzchni, niszczona działaniem ognia i temperatury rufa okrętu zaczęła nabierać wody. Kapitan Wanin wydał wobec tego większości załogi rozkaz zgromadzenia się na dziobowej części pokładu oraz na kiosku. Z tego miejsca załoga dostrzegła spływające z zewnętrznego kadłuba płytki powłoki aneochonicznej niszczone wysoką temperaturą rufowej części okrętu. Stopniowe pogrążenie się okrętu w wodzie zmusiło dowódcę do wydania rozkazu opuszczenia jednostki. Rok 2010. W Katyniu odbyła się pierwsza część obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Obchody 70. rocznicy dokonanej w 1940 roku przez radziecką policję polityczną NKWD na polskich jeńcach wojennych i więźniach na podstawie decyzji Biura Politycznego KCWKP. Z 5 marca 1940 roku, 7 kwietnia 2010 roku na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu, odbyły się uroczystości z udziałem premiera Rosji Władimira Putina i premiera Polski Donalda Tuska, którzy uczcili pamięć zamordowanych polskich oficerów i wmurowali kamień węgielny pod cerkiew zmartwychwstania pańskiego na terenie rosyjskiej części Kompleksu Katyńskiego. Następnie w Smoleńsku obaj premierzy spotkali się z polsko-rosyjską grupą do spraw trudnych oraz przeprowadzili rozmowę między sobą. Była to pierwsza od 20 lat obecność przywódcy rosyjskiego w Katyniu w związku z uroczystościami katyńskimi. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej Narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.